Bardzo dobrze jest mieć historyka za partnera w pracy, praktyka idei na pograniczu. I ten nasz dialog, który już się od wielu lat toczy, dla mnie jest fascynujący. I dzisiejszy wykład Tima, laureata doktoratu honorowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dopowiada bardzo wiele do tej naszej wspólnej rozmowy. Historyka, który upomina się o historię transnarodową, czyli jaką? Pograniczną. Czyli historię, bo pogranicze, tak jak rozumiemy to słowo w praktyce naszej, to jest obszar, właśnie ziemia, właśnie kraj, w którym, na której różni ludzie różnych kultur, różnych języków, różnych narodowości żyją razem. Granice na pograniczu przebiegają wewnątrz, nie na zewnątrz. To nie jest kraina przy granicy państwa narodowego, tylko to jest wspólnota różnych ludzi, różnych pamięci, różnych doświadczeń, różnych kart z historii. I bardzo trudno objąć tą rzeczywistość jako całość, prawda? Bardzo trudno być, Józef Mackiewicz by powiedział, spadkobiercą całości. I bardzo często tak kultura, jak historia staje się domeną osobnych narodowych narracji, kultur narodowych, pamięci narodowych, historii narodowych, podręczników w szkołach narodowych polskiej, litewskiej, białoruskiej i tak dalej. A jednocześnie z tego, co Timothy Snyder dzisiaj mówił, wynika jasno, że to nie jest historia. Ten pokawałkowany świat to jest historyk, który upomina się o dziedzictwo całości. Zna wszystkie języki, potrafi patrzeć z różnych perspektyw, rozumieć różnych ludzi. Właśnie ma tą możliwość, ten dar, taki jak my mamy też, że żyjemy po dramatycznych, konfliktowych wydarzeniach, kiedy tylko narracje były rozwijane wobec jakichś fragmentów tego, co my sami odczuliśmy, prawda, czy zaobserwowaliśmy. Historyk, tak jak dzisiaj Tim przedstawił, to jest ten, który może taką narrację naszą spotkać z narracją litewską, z narracją kogoś z innego pokolenia, z innej perspektywy i z tej mozaiki ułożyć jakąś, czy inaczej te fragmenty ułożyć we wspólną mozaikę. Więc to jest jedno bardzo ważne, co wydaje mi się czyni ten rodzaj praktyki historii, praktykowania historii, bycia człowiekiem o świadomości historycznej czymś bardzo nowoczesnym, prawda, i aktualnym, wydaje mi się, odpowiadającym na wyzwania, wobec których dzisiaj stoimy, bo dzisiaj znowuż kuszą autorytarni władcy narracjami konfrontacyjnymi, narracjami, które będą i apelują do naszych wewnętrznych bólów, ran czy cierpień, które kiedyś różniły czy różnicowały nas. I będą znowu tworzyły sztuczne narracje, prawda? Na tym będą tworzyły ideologie, które zawsze są oddalone od rzeczywistości. I mają coraz większą moc uwodzenia, między innymi przez nowe media też, w których bardzo trudno budować tkankę łączną, prawda? I mieć ten warsztat, który dialoguje, czy spotyka, nie konfrontuje i nie bije innych czy drugich, nie potrzebuje kozła ofiarnego. Więc taka postawa historyka, wydaje mi się, czyli, ale historyka nie w sensie profesjonalisty w danej dziedzinie nauki, ale człowieka historyka, czyli człowieka, który operuje świadomością historyczną, myśli krytycznie, nie ma pretensji do swojej niewinności, nie ma pretensji do lepszości i dobra tylko po tej stronie. To jest postawa człowieka budującego mosty, tak? Człowieka, który
w mojej praktyce rozumie, że nie da się mostu zbudować, oczekując, że inni przyjdą na twoją stronę i dołączą do ciebie, bo ty masz rację, bo po twojej stronie jest prawda, bo po twojej stronie jest dobro. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego mostu. Jeżeli sami nie wyruszymy, nie przekroczymy progu swojego, swojości, nie powstanie przestrzeń dla mostu, dla spotkania. Więc to jest szalenie dzisiaj ważne. My staramy się, czy mamy ten problem z historią dzisiaj, że ją zepchnęliśmy na takie pole upamiętniania, muzealnictwa, gablot, ale też upamiętniania, celebracji naszego bólu, naszego cierpienia, takich pomników, takich ceremonii, które upamiętniają bohaterów po jednej stronie. Nie mamy pomników tych, którzy by ujęli się za sąsiadami podczas wojny, którzy by byli krytyczni podczas konfliktu wobec swojej narodowej racji. Prawda? Ciągle trudno o taką przestrzeń zagospodarowania, czyli trudno o taką historię na pograniczu czy w pograniczu. A jednocześnie, czyli potrzeba nam bardzo takiego kultury krytycznej, historii krytycznej, szkoły krytycznej, muzeum krytycznego, które otwiera na spotkanie i na dialog z innym, które nie pretenduje do wyłączności i swojej racji. I to, jak zdefiniował dzisiaj Timothy Snyder historię, w takim sensie właśnie, czyli odbierając prawo do bycia historykami, ludzi, którzy wierzą w swoją niewinność, ludzi, którzy wierzą w prymat narodowych racji, w absolut narodowej perspektywy, no to jest postawa człowieka pogranicza, prawda? To jest postawa w duchu etosu ludzi pogranicza, z którymi cały czas pracujemy i który to etos staramy się przywrócić współczesności po tym okropnym XX wieku, po skrwawionych ziemiach. Jest jedna rzecz, jeden obszar refleksji, z którym chętnie bym, tak sobie dzisiaj o tym pomyślałem, z Timem porozmawiał i nie tyle polemizował, ale pokazał jakby inny wymiar tego, jak my na pograniczu rozumiemy pamięć i pamiętanie i na ile ono się różni od upamiętniania. Bo głównie Tim przywołuje pamięć właśnie w tym sensie upamiętniania, dominacji emocji nad refleksją historyczną czy świadomością historyczną. I to jest rzeczywiście... Tak, tak. I to jest rzeczywiście słabość nasza. Ale tak naprawdę idąc w głąb pamięci tej mnemozyny, która jest... No, jest tym obszarem, na którym musimy pracować. Człowiek istnieje, dopóki pamięta. I pamięć jest niezbędną cząstką naszego życia. Czymś, co trzeba oswajać i z czym trzeba być cały czas w rozmowie. Bo pamięć, tak jak ja ją rozumiem, to nie jest coś, czym my władamy. Pamięć jest szersza od nas. Znaczy, nasza pamięć zna nasze ograniczenia i wie, że nasze pamiętanie jest tylko częścią czegoś większego i szerszego. I nasza pamięć wie, że sąsiedzi inaczej pamiętają. I jeżeli jesteśmy uczciwi wobec tej pamięci naszej, to jest ten wielki inny w nas. Właśnie pamięć, bo ona jest szersza od nas samych. Praca z pamięcią tak naprawdę uczciwa mówi o tym, że jesteśmy tylko cząstką jakiejś większej całości i daje jakiś rodzaj pokory wobec tej nieznanej do końca, wobec tego lęku, że my będąc teraz na przykład Polakami, prawda, i sobie rozmawiając, musimy brać pod uwagę, że ktoś dołączy do tej rozmowy, jakiś sąsiad. Prawda? Jakiś powracający, tak jak my w Sejnach ich nazywamy. To znaczy ktoś, kto się kiedyś w Sejnach urodził, albo kogo przodkowie, Żydzi, Białorusini, Litwini, stąd pochodzili. I
I wiemy, i nasza pamięć wie, że się wtedy ta przestrzeń musi rozszerzyć, że jest jakiś niepokój, że jest lęk. To nie jest zakłamane, to jest coś bardzo prawdziwego i autentycznego w nas, że wiemy, że musimy ustąpić miejsca, dać to, dostawić to jedno krzesło dla nieobecności, dla nieobecnego przy stole, w którym ustawiamy swoją wieczerzę wigilijną. To jest też miejsce dla innej pamięci. Więc w tym rozumieniu moim takiej głębokiej pamięci to jest właśnie inny. To jest inna w naszym życiu. Jeżeli wyeliminujemy zwróć uwagę, że takiej pamięci właśnie się boimy. Stąd upamiętnianie. Żeby ta prawdziwa pamięć nie przemówiła. Ja mam takie doświadczenie w życiu, wiesz, że pierwszego spotkania z inną, wiesz, kiedy to było na Śląsku, moi dziadkowie mieli sąsiadkę, grządzielkę. I my z bratem jako dzieci strasznie żeśmy się jej bali. Nie mówiła po polsku, a nam się wydawało, że cały świat mówi po polsku i ktoś musi być bardzo zły, który nie mówi tak jak my. I z tego lęku robiliśmy różne okrutne czasem psoty tej starszej pani o sobie. Aż doszło do tego, że żeśmy rzeczywiście sprawili, że ona się wywróciła z wazą zupy, którą chciała nas poczęstować. I my żeśmy runęli, bo ona krzyknęła wtedy mocno i z takim przerażeniem runęliśmy w dół na parter, gdzie mieszkała nasza babcia, wpadli w jej objęcia, krzycząc: babciu, grządzielka nas bije. Babcia udzieliła nam wtedy największej, najważniejszej w moim życiu lekcji pogranicza takiej, kiedy odstawiła nas pod ścianę, poczekała, aż się wypłaczemy i powiedziała: pamiętajcie, grządzielka ma zawsze rację. I uważałem wtedy, że babcia mnie zdradziła, że pamiętałem, kto tak naprawdę jest winny tej sytuacji. To przecież była moja pamięć, autentyczna i uczciwa. Ale uważałem, że my z babcią musimy to zapamiętać inaczej, razem. Tak, bo jesteśmy rodziną, prawda? To czułem intuicyjnie. I właśnie, że musimy jakąś zmowę. Ale czy to znaczy, że moja prawdziwa pamięć umarła? Gdyby babcia postąpiła inaczej, teraz pomyśl. Gdyby powiedziała: a ta niemra, tak, krzywdzi moje dzieci, tak i tak dalej. Z czym ja bym pozostał? Nie tylko z tym kłamstwem, ale też z jakąś ukrytą wewnątrz prawdziwą pamięcią, inną od tego, jak potem postępuje. I to jest bardzo blisko sumienia, prawda? Ta pamięć nigdy by mi nie dała spokoju. Nie potrafiłbym jej ugasić. I rzecz jest w tym, że na pograniczach ludzie zapamiętują coś znacznie szerszego, coś znacznie bardziej przekraczającego podziały, które jesteśmy w stanie potem sobie ustanowić, tak? Do czego potem, pracując nad zbliżeniem do rzeczywistości, się odwołujemy. My bardzo często z ludźmi na pograniczu, zmierzając ku innemu, odwołujemy się do ich pamięci. I to jest coś najbardziej autentycznego, co stanowi o tym, że ta nasza praca nad człowiekiem pogranicza, etosem pogranicza, empatią wobec innego nie jest sztuczna, tylko ona rezonuje w czymś, co w człowieku bardzo głęboko siedzi i jest zapamiętane jako pamięć. Więc to jest ta sfera życia, która, myślę, jest bliska etosowi historyka otwartego, otwierającego się cały czas na inność, na inne perspektywy, którą prezentuje Timothy Snyder. Ale w mojej jakiejś refleksji ona, czy doświadczeniu, jest bardzo silnie jednak związane z pamięcią, jako inną w nas, jako tą siłą, tą nieznaną, która nigdy się nie da oswoić, zniewolić partykularnej, emocjonalnej, zawłaszczającej, manipulującej perspektywie, prawda? To właśnie
ta autentyczna pamięć daje nam ten rodzaj wolności niezwykły, który odnosi nas do jakiegoś szerszego bytu. My możemy oczywiście na niej dokonywać różnych operacji, możemy ją zgwałcić, możemy ją zakneblować, możemy ją zranić i tak dalej, ale przecież będziemy to czuli, prawda? Gdzieś to się w człowieku, w społeczności, we wspólnocie odkłada, ta pamięć właśnie. I do tego trzeba wspólnie docierać. A tymczasem jest tak, jak mówi Timothy Snyder, to znaczy, że ponoszą nas emocje, oddajemy się różnym celebracjom i przestajemy być ludźmi o świadomości historycznej, ale podpowiedziałbym, czy zagajałbym rozmowę z Timem, żeby mieć pamięć jako sojusznika w tej pracy. Jako ten rezerwuar naszej osobowości, naszego zbiorowego istnienia czy indywidualnego, który nam tutaj jest niezbędny do otwarcia, do poszerzenia, do przekroczenia siebie tak naprawdę. Bo to jest coś właśnie nieoswojonego, dzikiego, prawda, w nas. Dzikiego mówię w tym sensie, że właśnie odważnego ze swoją innością. Tak, a ciekawe jest, że wiesz, im więcej mam doświadczenia pracy na pograniczach, tym bardziej rozumiem, że dostęp do tej pamięci, o której teraz mówimy, daje miłość. Że jest coś miłosnego w pamiętaniu. Że tylko miłość ma taką odwagę docierania do tej innej pamięci. I tutaj widzisz, znowuż mówię o jakiejś emocji, prawda? Z czymś, co jest serdeczne i mam całą świadomość tego oddzielenia od realnej rzeczywistości, którą wnosi nasza sentymentalna emocjonalność. Nasze romantyzowanie w takim sensie mitologizowania, nostalgii i innych rzeczy, które temu towarzyszą. Czy też takiemu zalewowi traumy, który po prostu zamyka nasze zmysły empatyczne. Często wydaje mi się, że to jest ostatnia zemsta tych autorytarnych, totalitarnych władców nad nami, że ofiary pozostawiają bez zdolności empatii, że to cierpienie było tak wielkie i tak ciemne, taką przykrywą kładące się na ludzi, że pozostajemy jakby z obsesją wobec swoich utraconych i wobec swojego bólu. A to, że człowiek nie może, nie ma takiej przestrzeni, znaczy my jesteśmy tym pokoleniem, które wydaje mi się, że to jest też kwestia pokoleniowa, że jest to nam dane, że możemy wyjść poza własną traumę i otworzyć się na rzeczy, które są znacznie trudniejsze do przekroczenia ludziom starszego pokolenia w jakimś sensie. Że tego się nie da osiągnąć. I tutaj możesz znowuż powiedzieć o jakiejś utopii czy idealizmie z mojej strony. Bez miłości. Znaczy, nie ma spotkania autentycznego przebaczenia. Na zimno. Znaczy, możesz to przyjąć jako koncept. Możesz tak sobie zbudować taką konstrukcję. Racjonalnie, pragmatycznie będzie dobrze, jak sobie wybaczymy, zapomnimy na przykład. Widzisz, to jest kolejne słowo.
często je słyszę. Zostawmy to, odetnijmy się od pamięci, bo będzie zdrowiej, będzie lżej. Przyszłość nam się otworzy. Tak? Tylko to znowuż jest iluzja, to znowuż jest ideologia. Tak można sobie taką ideologię założyć i nawet przez jakiś czas znaleźć się pod jej wpływem. Ale jeżeli mówisz w języku polskim, zapomnij mi to, to co tak naprawdę mówisz? Przecież nie to, że przestaniemy pamiętać, prawda? Właśnie. Przecież to nie polega na tym, że przestaniemy pamiętać. Wybaczymy, jeżeli sobie to zapomnimy, ale co to znaczy, że zaczniemy pracę nad swoją pamięcią? Tak, żeby wybaczyć. Tak? Że to wszystko się dokonuje przez pamięć i przez pamiętanie. Zapomnij mi to, to znaczy popracuj, uczyń coś ze swoją pamięcią takiego, co by pozwoliło nam sobie wybaczyć. Tak? Ale to nie jest lobotomia, tak? Czyli wycięcie pamięci operacyjne, tak? I taki rodzaj zapomnienia. Tylko to jest miłosne pamiętanie. Tak, bo nie ma innego sposobu pracy ze swoją pamięcią w tym duchu, niż żeby pokochać. Żeby dać pamięci miłość. I wtedy ona się staje tą, która potrafi zapomnieć ci to. Ta, która potrafi nas przy tym wszystkim spotkać. Dlatego dla mnie, wiesz, Thanatos i Mnemozyne to nie jest, to jest bardzo silna para kulturowa, prawda? Thanatos, Eros i Thanatos, prawda? Że wiążemy miłość ze śmiercią. Kulturowo. Dla mnie tą parą jest Eros i Mnemozyne. Czyli taka miłość, która poprzez pamięć dokonuje transgresji, prawda? Która poprzez pamięć dokonuje przekroczenia siebie.